Siemanko, jestem Arian, a to są praktyczne ciekawostki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w bardzo łatwy i szybki sposób zrobić w niecałą minutę własną super kolorową tapetę na komputer, telefon czy tablet lub tło do różnego rodzaju wykorzystania. Zatem lecimy. Na samym początku zaznaczę, że to wideo nie pokaże faktycznego obrazu, który w rzeczywistości jest o wiele ładniejszy. No więc tak, do wykonania takiej tapety będzie potrzebny program Paint. Nie powinno być z nim problemu, gdyż jest on zainstalowany praktycznie w każdej wersji Windowsa. Otwieramy ten program. I tak, co tutaj będziemy robić? Będziemy tutaj robić tapetę, która zajmie nam dosłownie chwilę. Robienie takiej tapety polega na dobraniu kolorów. Po prostu będziemy bawić się kolorami znajdującymi się w edycji kolorów. Wybierając tą edycję, uruchomi się nam takie okno. Kolory oczywiście można wybierać tutaj na górze, ale ja korzystam z edytora. No więc tak, kolory można wybrać tutaj, te gotowe, lub przesuwając suwakiem w okienku obok. Ja jestem bardziej zaawansowany w programie, dlatego będę wybierał kolory, wpisując parametry odcieni, nasycenia itd. Ja tutaj będę to wszystko wpisywał, te wartości na kolory, jakie będą się mi podobały. Oczywiście wy sobie wybierzcie kolory, jakie tam chcecie. Teraz lecimy z tapetą. Klikamy zmień rozmiar, następnie piksele. Odznaczamy zachowaj współczynnik proporcji i dajemy tutaj 2x2, klikając potem OK. Następnie obraz powiększamy na maksimum. Wybieramy ołówek i rozmiar ołówka, ten najmniejszy, i będziemy kolorować. Klikamy edytuj kolory. I będę sobie wybierał odcienie. Tutaj ustawię sobie 180, tutaj 240, 120, 128, 0, 255 i klikam OK i zaznaczam pierwszą kropkę. Wybieram następny kolor. Ja wybiorę sobie 238, 205, 125, 237, 29 i 36. I OK. Tak robię jeszcze z dwoma kolorami. Kiedy już mamy gotowe to wszystko, zapisujemy plik w formacie PNG. Ja nazwę go sobie tapeta i klikam zapisz. Mamy tutaj ten plik, następnie wchodzimy w ustawienia. Personalizacja. I klikamy przeglądaj, wybierając ten nasz plik. Już mamy taką fajną tapetę kolorową.
Zapomniałem dodać, że w dopasowaniu tutaj musimy wybrać rozciąganie. Koniecznie rozciąganie. I tak. To jak sobie otworzymy, to jest taki kwadracik. To jest nawet jak sobie powiększymy, to jest takie coś. Żeby uzyskać taką tapetę, możemy sobie zrobić zrzut ekranu. I robimy to następująco. Klikamy prawym klawiszem przycisk myszy na widok i odznaczamy ikonę pulpitu. Robimy to w celu, by ukryć do zrzutu ikonę pulpitu. Kontynuując z narzędzia do wycinania, zaznaczamy cały ekran. Tutaj tak ładnie i zapisujemy, pamiętając, żeby zapisać w formacie PNG, gdyż nie traci on tak na jakości, jest łatwiej potem obrobić w edytorze plik, nie robią się takie kwadraciki, które często powstają w typie JPG, jak plik traci na jakości. Teraz zamykamy wszystko i klikamy prawym przyciskiem myszy na widok i zaznaczamy pokaż ikony pulpitu w celu przywrócenia ikon. I tutaj już mamy ładną tapetę, którą możemy wykorzystać jako tło do czegoś, no do czegokolwiek. Możemy z tym zrobić co tylko zechcemy. Co jeszcze? Chciałbym Wam pokazać, co jeszcze można. Mianowicie tą tapetę można zrobić ruchomą. W tym celu tworzymy nowy folder. Przenosimy ten plik do niego. Otwieramy i kopiujemy. Następnie wklejamy tak, żeby było cztery takie same pliki w tym folderze. Zmieniamy sobie nazwę, na przykład jak ja tutaj. Każdy teraz musimy obrócić wokół własnej osi. Jak to zrobić? Można to zrobić w pointie, więc tak, to pierwsze zostawiamy jak jest. Drugie otwieramy w pointie i obracamy w prawo o 90 stopni. Zapisujemy i zamykamy. Otwieramy sobie kolejne i czynność wykonujemy tak samo, tylko obracamy w prawo dwa razy po 90, czyli o 180 stopni. Zapisujemy i zamykamy. Ostatnie robimy tak samo, ale obracamy 3 razy o 90 stopni, czyli o 270. Mamy takie coś. Ustawiając to jako slajd, uzyskamy efekt poruszającej się tapety, na przykład co jedną minutę. W tym celu wchodzimy w ustawienia, personalizacja, jako tło wybieramy pokaz slajdu, wybieramy nasz folder, zmień obraz co jedną minutę, zamykamy ustawienia i to by było na tyle. I mamy tapetę. Teraz nagranie przyspieszę, by pokazać efekt przejścia tapety. No, normalnie trwa co jedną minutę. Ja to nagranie teraz przyspieszę. To sobie usunę, a teraz pokażę Wam
kilka innych przykładów moich pomysłów, takich mniej i więcej zaawansowanych, także zapraszam. Jeśli podobał Ci się mój film, proszę o subskrybowanie oraz lajkowanie profilu facebookowego. Zapraszam również do obejrzenia poprzedniego odcinka. Teraz się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!